Ponieważ dziś pierwszy raz przenosimy się naszego live'a na Facebooka i wraz z naszą instruktorką Martą Suwińską będziemy się tutaj łączyć. Ja tylko sprawdzam, czy mnie tu widać. Już sekundeczkę, czy mnie tu widać na stronie Magnetica Lashes? Widać mnie, cudownie. Ok, to już jestem już bardzo szczęśliwa, ponieważ dzisiaj mamy pierwsze spotkanie na Facebooku. Widzieliśmy się już ostatnio na Instagramie, mieliśmy spotkanie z Angeliką Taczyńską. Tym razem będziemy się widzieć z Martą Suwińską i mamy dla Was przygotowaną bardzo fajną rzecz, ponieważ Marta zdecydowała się wykonać specjalne ćwiczenia dla tych stylistek, które ukończyły już szkolenia 1 do 1 bądź 2 czy D, aczkolwiek w pierwszej kolejności będziemy przyglądać się metodzie 1 do 1. Natomiast niestety, ale aktualna kwarantanna utrudniła im troszeczkę ćwiczenia. Także moje drogie dziewczyny, przygotujcie sobie klej, przygotujcie pensetę prostą i zakrzywioną. Przygotujcie rzęsy o różnym skręcie i o różnych grubościach i już siadamy, ponieważ łączę się z Martą Suwińską. Witam Cię, Marta, bardzo serdecznie. Widzę, że śmig w fioletowym kolorze. Ojku, co się dzieje? Słyszysz mnie dobrze? Tak, teraz tak, Cię bardzo dobrze słyszę. Coś mi przerwało, więc bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że dzisiaj ten live biegnie nam bez żadnych dodatkowych tutaj problemów, że nie będzie nas przerywało, tak jak to się stało z dniem wczorajszym. Więc mam nadzieję, że mój internet podoła, chociaż jestem z wioski, bo jak wiecie, może nie wszyscy wiedzą, bo ja tak się ogłaszam, że jestem z Koszalina, ale niestety mieszkam pod Koszalinem w wiosce zwanej Konikowem. Niespodzianka i mały niuans, skąd ja tak naprawdę pochodzę. Mam nadzieję, że nie jest bardzo fajne w tych live'ach jest to, że też więcej dowiadujemy się o swoich takich prywatnych też rzeczach, bo faktycznie wychodzi bardziej kto gdzie mieszka, co robi w czasie wolnym. Także fajnie, Marta, że poruszasz też ten temat. Ja mam oczywiście do Ciebie kilka też takich jeszcze pytań na wstępie, ponieważ no, Marta jest na pewno bardzo znaną wszystkim osobom. Jest instruktorką Magnetica Lashes już od wielu lat, już sama już chyba zaczynam się zastanawiać od ilu? Od 5-7? Ewelina, też zawsze się nad tym zastanawiam, ale tak, od 7 lat. Od 7 lat. Marta jest także zdobywczynią wielu pucharów w mistrzostwach, zarówno polskich, jak i europejskich. Zresztą pamiętam mistrzostwa, na których kiedyś odbierałam puchary za Martę i ledwo je niosłam. Zasiada w jury wielu najlepszych rzęsowych konkursów, występuje na konferencjach, jest doskonałym edukatorem, jest doskonałym mentorem, świetną stylistką, no i jak również z fantastyczną koleżanką, która wielu osobom pomaga w branży i myślę, że dzisiaj też wielu osobom pomoże. Także Marta, bardzo Ci dziękuję za uczestnictwo w tym naszym live'ie magnetikowym i oczywiście oddaję Ci głos. Dziękuję Ci bardzo. Dziewczyny, nawet nie wiecie, co się dzisiaj rano stało, ponieważ jak ktoś oglądał wczorajszego mojego live'a, Instastory w sumie, na Instagramie, to dobrze wiecie, że moje koło się mocno tak zapędziło, że naprawdę straciłam rachubę czasu. I to się stało dzisiaj. Tak bardzo przejęta, że będę na dzisiejszym live'ie, że będę dzisiaj z Wami, po prostu na niego zapałam. Więc mam nadzieję, że będziecie mi tutaj wspierać. Dajcie znać na pewno, czy mnie wszyscy słyszycie w komentarzach, żeby nie było takiej sytuacji właśnie, że ja coś będę mówiła, a nagle nas zacięło. Ewelka mnie bardzo super przedstawiła, więc ja nie wiem, czy mogę coś dodać. Tak, mam na imię Marta Suwińska, jestem instruktorem Magnetiki Lashes już od 7 lat. Na szczęście wiecznie cały czas przy Magni, ale nie tylko, bo jestem instruktorem również stylizacji brwi. Jest już nas 41, super.
Co bym chciała jeszcze powiedzieć? Dzisiejszy live będzie skierowany właśnie i głównie do osób i stylistek początkujących. Dlaczego zdecydowałyśmy się jednak dla osób początkujących? Ponieważ webinary, szkolenia online, które są głównie kierowane w tych czasach, na których niestety jesteśmy, do osób zaawansowanych, do osób pracujących już jakiś czas. Dlatego weszłam naprzeciw tobie, stylistko, która tak naprawdę dopiero zaczyna swoją pracę, która ledwo zdążyła ukończyć kurs, która dopiero ma ukończone swoje pierwsze szkolenie i zastanawia się, jak w tych czasach pandemii może nabyć praktyki i czego ona w ogóle potrzebuje. Więc to, co już Ewelika trochę mnie tutaj wyprzedziła, potrzebujemy na pewno pensetę prostą i zakrzywioną, pad z rzęsami, aczkolwiek jeżeli macie, to były różne grubości i różne skręty. Ja sobie przygotowałam rzęsy, które najmniej wykorzystuję i powiem wam szczerze, że już niedawno miały wylądować w koszu, ale się jednak przydały. Są to rzęsy o skręcie A, premium minki, rzęsy skręcie C, 0,12 i rzęsy o grubości 0,15. Martuś, jeszcze ci wejdę tylko słowo, ale powiedz nam jedną ważną rzecz. Jak ty zaczęłaś robić metodę 1:1? Jak zaczęłaś w ogóle ty ćwiczyć? Ojejku, jeżeli mamy wrócić do historii mojej w ogóle. Jak ukończyłam szkolenie u mnie w Koszalinie, w studiu, słynnej wtedy marki, jeżeli chodzi o paznokcie u nas w Koszalinie i myślę, że większość takich stylistek, które są z Koszalina i mają również bardzo podobny staż, również stamtąd się wywodzą, więc was serdecznie pozdrawiam i wiemy, jakie to było szkolenie. Aczkolwiek myślę, że na tamte czasy było jakieś prestiżowe. Było to ogromnie dużo pieniędzy, więc ja pamiętam, jak kleiłam, mieliśmy jedną modelkę na dwie kursantki, kleiłyśmy je, kleiłyśmy, ale wiecie co, ja w głowie, w środku myślałam, że żeby tutaj nie, brzydko nie mówić, gdzie ja jestem. Byłam tak mocno zdeterminowana, ponieważ na tamte czasy wydać 1000 zł za szkolenie to było ogromnie dużo pieniędzy. Do tego musiały jeszcze dojść produkty. I tak naprawdę moje początki to były, myślę, że tak jak wszystkich, większości naszych stylistek, bo ja zaczynałam na zwykłej kanapie, na mojej mamie, na koleżankach mojej mamy. Wszystkie nasze mamy miały rzęsy. Tak. Przepraszam cię, mamo, że miałaś wtedy. Wtedy w ten czas były to koleżanki, no ale stwierdziłam, że ja nie będę tego robić, bo tak naprawdę nie podoba mi się, ja nie mam tego cierpliwości, ręce to mi się tak trzęsły. I powiem wam, że gdy stwierdziłam, że muszę jednak odrobić te pieniądze, więc stwierdziłam, że zrobię 10 osób za tam jakieś drobne pieniądze, przyszły. Zrobiłam, a po tych 10 ta pierwsza odezwała się znowu na uzupełnienie. I tak naprawdę z dnia na dzień ta praca była coraz lepsza, coraz bardziej mi się to podobało, aczkolwiek bardzo długo musiałam nabywać praktyki, wiedzy, niestety, ale sama. Wtedy nie miałam niczego tak na ladzie, jak na dzisiejszych szkoleniach, na których jesteśmy w stanie przyjść i naprawdę ta wiedza jest obszerna, tak naprawdę instruktor daje dla ciebie wszystkie wskazówki, które potrzebujemy. Ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie, ale z takich najzabawniejszych metod, które teraz wiemy, że są kompletnie passé, jaką metodę do 1:1 albo technikę widziałaś, sama stosowałaś, a teraz się z tego śmiejesz? Wiesz co, ciężko mi się tutaj określić do twojego pytania, aczkolwiek pamiętam, jakie modelowanie robiłam. No. Czy tylko długości i tak naprawdę to były zazwyczaj 10, 12, 14, bo wtedy w ten czas... To i tak krótkie robiłaś. No, to ja sama tak, nosiłam kiedyś 15. Oczywiście, częściej, tak? Ale zdarzało u mnie się w tamten czas i że mogłam i nakładałam wtedy też 15. Było tak. Pamiętam sama, jak założyłam swoje pierwsze rzęsy, była to grubość 0,20, chyba 18 czy 17 mm. Pamiętam, że płakałam, o czym miałam moc
mocno zarobiałe i stwierdziłam, że nigdy więcej rzęs, a sama poszłam później na szkolenie. Wiesz co, ja pamiętam jedną z pierwszych... ...instruktora, nie nakładajcie trzech długości, tylko naprawdę stosujcie się do tego teraz, co jest bardzo fajne i dane przez waszych instruktorów tobie na tacy. Ja pamiętam taką najzabawniejszą metodę, ale pamiętam, że wszystkie kursantki przychodziły i mówiły, że widziały to na filmikach. To było moczenie rzęsy i przeciąganie tą rzęsą po naturalnej i dopiero przyklejanie jej. Jeszcze raz? Kojarzysz? To było branie rzęsy sztucznej, moczenie jej, przeciąganie jej po naturalnej i dopiero przyklejanie. Tak, też ta technika była. Tak. I też ocieranie o kamień, albo jeszcze lepiej o płatek. Płatki, o płatki. Tak, także słuchajcie, wróciliśmy sobie trochę wehikuł czasu do przeszłości. Zawsze jest miło pospominać, ale też celowo tak trochę wspominaliśmy, właśnie dlatego, żeby te osoby, które zaczynają, żeby wiedziały, że każdy z nas zaczynał i zawsze to było masą różnych błędów, masą różnych też teraz już zabawnych sytuacji. Natomiast właśnie dlatego, że ta branża poszła bardzo do przodu, że techniki poszły do przodu, że jest większa świadomość, wiedza i instruktorzy są na naprawdę świetnym, wysokim poziomie, co wam dzisiaj też zresztą Marta pokaże, to dlatego też możecie dzisiaj już ćwiczyć nawet w domu po to, żeby faktycznie szybciej w tej branży ruszyć, a już zwłaszcza szybciej ruszyć po tej kwarantannie, która już troszeczkę wszystkich już usypia. Także Martuś, czekamy na to, co przygotowałaś dla nas, ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo widzę, że komentujecie, bardzo się cieszę, że nas komentujecie. Moje drogie dziewczyny, dziś będzie prezent i tym prezentem będzie jeden z ulubionych produktów Magnitica, który lubi Marta, i Marta zaraz powie, jaki to będzie prezent, a prezent będzie dla osoby, która będzie najaktywniejsza, bądź będzie najciekawsze pytania lub sugestie zadawać na naszym live'ie. Czy już mogę? Możesz. Tak, pamiętajcie, że jest to klej. Jest to klej, który uwielbiam go od zawsze, można powiedzieć, odkąd wyszedł. Jest blisko memu sercu i tak naprawdę jestem z tych starych dinozaurowych instruktorów i bardzo ciężko mi jest wziąć coś nowego od firmy, ponieważ ja mówię, ja już mam wszystko sprawdzone. Więc bardzo się cieszę, że jesteście. Widzę Ola, cześć Ola, Twitch mija niestety, ale nie mam na to chęci. Mam nadzieję, że od następnego poniedziałku mi się uda również wskoczyć na Orbitrek. Cześć Madziu, Sabinka, cieszę się, cześć Ula, Oleńka również, hej. Wspierajcie mnie, jeżeli bym czegoś nie powiedziała, oczywiście pytajcie. Wiedzą też się dzielcie, tak jak ja dzielę się z wami, dzielcie się z innymi, udostępniajcie ten post, żeby on doszedł do jak największej liczby osób, żeby ktoś jeszcze inny mógł go zobaczyć po transmisji. A więc dobrze, przechodzimy dalej. Jaki to klej? To oczywiście ci, co mnie znają, mogą zostawić w komentarzu, zobaczymy, czy zgadniecie, jakim klejem pracuję na co dzień. Oczywiście, mam nadzieję, że są tutaj również osoby początkujące. Jeżeli jest ich mniej, to mam nadzieję, że instruktorzy, którzy są tutaj również, których widzę w komentarzach, będą mogły później to wziąć jako ćwiczenia dla swoich kursantów, po to, żeby nawet przekazać tą wiedzę, w jaki sposób ćwiczyć w czasach kwarantanny, żeby niestety nie wyjść z sprawy. Jak wiemy, osoby początkujące mają no niestety gorszy start w tych czasach, więc musimy ich wspierać mocno. Tak naprawdę trzeba się zastanowić, co potrzebujemy w tych czasach kwarantanny mieć ze sobą. I oczywiście na pierwszą myśl przychodzi nam kto? No, czekamy. Treningowa. Świetnie, główka treningowa jest to świetnym na pewno narzędziem pomocnym, jeżeli chodzi o start, o to, żeby pracować samemu w domu, aczkolwiek mamy jeden duży minus. Nie każda nasza kursantka taką główkę posiada. Ale do czego taka główka może nam tutaj być pomocna, jeżeli już ową kursantkę ma? Dajcie znać, do czego może ona być przydatna. Super, widzę główka. No, ktoś tu napisał, Kalinka. Dobrze,
Oczywiście, tak jak już powiedziałam, mały procent naszych kursantek taką główkę posiada, ale jeżeli już ją mamy, możemy ćwiczyć na wiele różnych sposobów, ponieważ oczywiście w naszej pracy codziennej każda z nas poleca tutaj pracę naszej kursantce z osobą żywą, z modelką żywą, z pracą, ponieważ tam mamy rzęsy, mamy przede wszystkim rzędy, na których możemy pracować. Jest ta separacja troszeczkę bardziej utrudniona, ponieważ przez ilość tych rzęs, która jest, przede wszystkim nasza kursantka, przepraszam, klientka jest w stanie powiedzieć nam o swoich odczuciach, o tym, co robimy za mocno, bądź co robimy za lekko, jeżeli owe odczucia są. Więc tutaj no niestety głowa się nie sprawdza. Ale jeżeli mamy to już tą główkę i faktycznie te nasze kursantki posiadają taką głowę, to bardzo bym tutaj powiedziała o tym, że bardzo fajnie możemy pracować na niej, popracować nad takimi aspektami jak przygotowanie rzęs do zabiegu, tak? Czyli nałożenie cleanera, nałożenie primera w odpowiednich odstępach. Możemy też pobawić się nad zabezpieczeniem dolnej powieki, żeby nauczyć się naklejać tutaj w okolicy przy brzegu dolnej powieki, żeby zabezpieczać dolne rzęsy. W dalszym etapie, co jeszcze możemy popracować z taką główką? Tak, Ola tu może pisze, że można przykleić do takiej główki pasek sztucznych rzęs jako imitacja naturalnych. Jasne, możemy też ćwiczyć na nich, żeby naklejać rzęsy. Tu już nawet są pytania, słuchaj, o imię twojej główki. Moja ma swoje imię. No, moja jest uniwersalna, ponieważ każda kursantka, która przychodzi do mojej główki, nazywa ją jak chce. A myślałam, że Grażyna. Nie mogłabym nazwać ją Grażyna, bo Grażyna to jest moja mama. Czyli byłby powrót do pierwszych rzęs. Dobra, dziewczyny. Bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli chodzi o głowę, jeżeli ową głowę mamy. Jeżeli sobie przygotujemy rzęsy, nakleimy sobie pady, możemy bawić się z mappingiem, który jest również bardzo trudnym ćwiczeniem, jeżeli chodzi o nasze kursantki, które mają problem jednak z rozrysowaniem, z podzieleniem na strefy i podstrefy tego oka. Więc jestem przekonana, że jeżeli miałaś na szkoleniu podstawowym, a dział projektowania oka, to temat taki naprawdę na całkowicie osobny live, więc tutaj się nie będziemy rozwodzić, ale taką główkę może nam właśnie nam bardzo pomóc, jeżeli chodzi o rozrysowanie oka, o mapping, podzielenie na trzy strefy i pod każdą strefę. Tak naprawdę nie martw się, że tej głowy nie masz, ponieważ najważniejszym dzisiaj narzędziem zamiast tej głowy będzie gąbeczka do makijażu. Nie wiem, gdzie jest ta kamera. Dobrze wszystko widać. Uwierzcie mi, nie musi to być okrągła, nie bądźcie w serduszkach, po prostu żeby była. Jeżeli oczywiście gąbeczki nie posiadasz, to wystarczy zwykły płatek kosmetyczny. Naprawdę, możemy sobie poradzić w różny sposób. Ewelina wczoraj mi przez telefon powiedziała, że nawet można ćwiczyć to na makaronie. Słuchajcie, mamy tyle makaronów w domu, że możemy chwytać po makaron, rureczki, skręteczki, spaghetti i też ćwiczyć. Tak, możemy ćwiczyć nawet rozsypać ryż i ryż przekładać z jednej szklaneczki do drugiego kubka. Dalej, co będziemy potrzebowały? Oczywiście gąbeczki, dalej rzęsy. To już powiedziałam o rzęsach, przepraszam. Dwie pensety, też już powiedziałam, prosta i zakrzywiona. Kamień nefrytu. I to będziemy z tym będziemy ćwiczyły sobie na dzisiejszym live. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby sobie przygotować wszystkie narzędzia, poukładać, tak jakbyśmy pracowały z naszą klientką. Czyli gąbeczka musi leżeć tak, jak będzie leżała twoja klientka w trakcie twojej pracy. Pad z rzęsami musi leżeć zawsze, bądź po prawej stronie, bądź po lewej stronie. W zależności jaka jesteś, w którą ręką operujesz. Leworęczne osoby będą trzymały pad po lewej stronie, praworęczne osoby będą trzymały pad po prawej stronie. I tak samo z kamieniem. Kamień, który będziemy używały, będziemy nakładały go nad paletką rzęs. Dlaczego? Dlaczego ja pracuję z kamieniem nad? Bo zauważyłam, że też są osoby, które pracują pod. Oczywiście to pracujemy tak, jak sobie nam jest wygodniej. Ponieważ
jest mniejsze ryzyko zahaczenia ręki, wsadzenia w klej, mniejsze ryzyko pobrudzenia sobie odzieży o klej. Dobra, czy są jakieś pytania? Super, tutaj Ola pisze, odstęp, elastyczność ręki, tylko nie nadużywajcie papieru. Okej, Ola. Co jeszcze? Moja ma na imię Jadzia. Posiadam i ćwiczę doklejanie rzęs. Magda Sielska, powiedz mi, czy ty jesteś osobą, która też zaczęła dopiero kleić? Ja tak czy siak zawsze wsadzę. Ja może nie zawsze, ale też mi się zdarzy. Dobra. Jeżeli już sobie przygotowałyśmy wszystko, gąbeczkę, kamień, pad z rzęsami, mamy swoje pensety, musimy przygotować te rzęsy, czyli wiadomo, no nie mamy klientki, więc nie możemy tego zrobić. Więc zawsze, zanim zaczniemy sobie pracę, przygotuj sobie w głowie, co będziesz robiła po kolei. Tak, żeby również nie wypaść z tej wprawy, tak żebyśmy pamiętały to, co nam powiedziała instruktorka. Czyli pierwsze mamy przygotowanie rzęs do zabiegu, jest to szamponowanie, czyli produkt tak zwany piorący. Ten produkt musimy zmyć, czyli w głowie sobie go zmywamy, osączamy rzęsy do sucha, tak? Sobie nawet możemy porozmawiać z naszą klientką widmo, żeby je otworzyła, czy na pewno ma te rzęsy osuszone, czy ma jakiś tam komfort tego zabiegu. Przepraszam Was bardzo, ale tak tu mi miga i tak się nie mogę skupić, ale już wracam do Was. Jeżeli osączyłyśmy, oczywiście musimy zabezpieczyć dolną powiekę i również musimy wiedzieć, że zabezpieczamy dolną powiekę, zabezpieczamy dolne rzęsy i potem będziemy tutaj robić, jak już przykleimy, będziemy robić mapping. Po mappingu przychodzimy do... Ewelinka nam uciekła? Dobra, ja będę kontynuować dalej, bo coś mi się tutaj stało na ekranie. Dajcie znać, czy ja jestem i czy jest Ewelina. Martyś, wszystko jest ok. Ja tylko specjalnie dałam ciebie na cały ekran, żeby było cię lepiej widać. Włączę się, jak będę potrzebna. Przepraszam, bo pierwsze to jest takie. I teraz twoje miejsce jest pełne. Na razie. Czyli jestem większa, okej, okay, dobra, może będzie mnie też to mniej rozpraszało. Czyli mapping mamy zrobiony, będziemy przystępować do przygotowania rzęs na padzie. Pamiętajcie o tym, że rzęsy, które są cały czas naklejone na holderze, one muszą być również zawsze oczyszczone. Przede wszystkim miejsce, które jest miejscem, w którym będzie wkładane w klej. Czyli żebyśmy nie nakładały tego kurzu, tego wszystkiego, co jest z otoczenia, dalej wklejały w klej na klientkę, na rzęsy. Więc zawsze nasady należy po prostu odtłuścić cleanerem. Jeżeli już to zrobimy, możemy przystępować do dalszego naszego ćwiczenia. Należy wylać klej na kamień. Kamień nefrytu, mam nadzieję, że już macie przygotowany. Bierzemy ze sobą klej i teraz się pokażę, jaki klej mam u siebie w termotorebeczce. Pamiętamy oczywiście, że kleje będziemy tutaj trzymały w termotorebeczkach. Zawsze oto termotorebeczka musi stać, tak samo jak i klej. Ja na tą chwilę mam klej HS11, aczkolwiek pamiętajcie, że bliska mojemu sercu jest zawsze kalina. Jest to klej, którym pracuję od dawien dawna. Jest to klej bardzo uniwersalny, elastyczny, taki, który się sprawdzi do każdej metody. Mimo że jest klejem szybkim, ale tak naprawdę pracuję nim od stycznia do grudnia. U mnie nie ma pór roku, u mnie nie ma zmiany kleju tak naprawdę. Pracuję w jednych warunkach i wspomagam się preparatami. Aczkolwiek jeżeli chodzi o metody 1:1, tutaj nie musimy zbytnio niczym manewrować, bo tak naprawdę mamy już te preparaty jakby w ofercie cały czas, których nie musimy tutaj zmieniać. Klej. Pamiętajmy, że klejem, który będziemy wylewać na kamień, musimy mocno wstrząsnąć. Trzymaniem, jeżeli chodzi o butelkę, nigdy nie trzymamy tak. Na pewno to twoja instruktorka ci o tym mówiła, ponieważ wytwarza się energia cieplna i niestety, ale będziemy podgrzewać ten klej. Tego nie możemy robić. Trzymamy albo za
zakrętkę albo dwoma paluszkami w ten sposób. I mocno 30 sekund go należy wymieszać. Po tych 30 sekundach należy wylać klej na kamień. Nie bawimy się w żadne podstawki plastikowe. Ja nie praktykuję nawet tasiemki na kamieniu z wiadomych przyczyn, ale myślę, że to już jest bardziej dla osób zaawansowanych. Mocno mieszamy klej. I wylewamy krople. Pamiętajcie, że kropla musi być mocno wypukła, ona nie może się rozlewać po kamieniu, dlatego też kamień ważne, żeby stał prosto. Kto ćwiczy ze mną? Tutaj Ola pisze, że Marta, ten live się przyda każdemu, by do powrotu nie zapomnieć, jak to się robi. Owszem, uwierzcie mi, że ja co drugi dzień robię kępki i wręcz przeciwnie, nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do pracy. Na początek weźmiemy sobie jedną rzęsę. I jak to, nie wiem jak to pokazać, bo już mi się kropla rozlewa, która mam pod kątem. Jak mamy rzęsę, należy pamiętać, że tą rzęsę musimy w pionie wsadzić w klej. Pamiętajcie, nie używajcie, nie róbcie takich błędów, które no, często się widzi, które osoby przychodzą do mnie na szkolenie kolejne, czyli etap pierwszy stopień objętości i niestety tam widzi się najczęściej wyrobione błędy. Błędy takie, że wkładamy sobie w klej i przeciągamy po kamieniu. Jeżeli robię obchód po moich kursantkach, wracam do tej pierwszej i po dosłownie 15 minutach widzę, jak na kamieniu mamy piękne słoneczko zrobione z kleju. Pamiętajmy, że rzęsa, nie wiem czy widać, wkładamy w pionie i robimy kółeczko. Tak, żeby nie dotykać po dnie kamienia, ale też, żeby nie zbierać z zewnątrz kleju, dlatego że klej jest spolimeryzowany i od spodu, i od góry. Tak? No, a propos właśnie wkładania paluchów w klej, Ola. Dobrze, tu klej mamy. Teraz musimy oczywiście się nauczyć dobrego zbierania rzęs z paska. Jeżeli mamy na pasku, wiecie co, jest mi tylko jedynie co, mam kłopot, żeby pokazać wam, jak to ma wyglądać. Jeżeli mamy rzęsy na pasku, musimy się nauczyć ich ściągania. Wiemy, że osoby początkujące i ty, która jesteś właśnie w tej sytuacji, jest trudno ściągnąć rzęsy. Musicie wiedzieć, że pęseta również wam służy do przeczesywania, czyli ostrzem musicie robić złapać rzęsy sztuczne z pasku, delikatnie zamknąć tą pęsetę i ją przeczesać. Czyli zrobić takie jakby liczydło, jakbyście chciały każdą rzęsę osobno policzyć. Nie wiem, czy to widać, właśnie tutaj jest problem z tym, żeby wam przekazać to technicznie, dlatego jestem tak mocna przeciwna szkoleniom online typowo praktycznym. No, musiałabym mieć kamerkę, żeby tutaj zbliżyć na mnie, w jaki sposób ja to robię. Czyli łapiemy sobie rzęsy sztuczne pęsetą, i przesuwamy sobie pęsetą w taki sposób, żeby ta ostatnia część rzęs nam była taka już rozczesana, żebyśmy wiedziały każdą pierwszą rzęsę po kolei, żeby nie sprawiała nam problemu z jej ściągnięciem. Czyli jak już zrobimy to przeczesanie, rzęsa nam już jedna odstaje, łapiemy. I teraz moje pytanie do was, w którym momencie łapiemy rzęsę z paska? Czy jest to przy samym pasku, czy jest to u samej góry rzęsy? Zachęcamy do komentowania. Pamiętajcie, że jest nasz konkurs dodatkowy. A poza tym pamiętajcie, że też dzięki komentowaniu możecie więcej od Marty uzyskać, ponieważ macie więcej pytań, macie więcej odpowiedzi. Dobra, żeby nie środek, Ola pisze. Edytka, cześć. Fajnie, że jesteś. Ja biorę ze środka. Przy pasku jak najniżej.
Nie za nisko, nie za wysoko. I to jest dyplomatyczna odpowiedź, Ola. Super. Gdzie ja łapię rzęs i uważam, że tak jest najwygodniej, ponieważ tak, za nisko, jeżeli nauczymy się bardzo nisko łapać, to im krótsza rzęsa, tym będzie miało krótszą nóżkę. Pamiętajcie, że w metodzie 1 do 1 pracujemy jednak z tą nogą i tą nogę trochę głębiej zanurzamy niż w metodzie objętościowej. Więc tutaj, jeżeli mamy tą rzęsę, ja tak robię gdzieś na wysokości paska, minimalnie wyżej. I to jest ten czas właśnie około połowy mojej rzęsy. Więc jeżeli ściągnę, tak, to ją mam. I teraz kolejne moje pytanie, w jaki sposób ściągasz rzęsę z paska? Czy jest to w sensie do góry? Czy jest to do boku? Czy jest to do siebie? Tak? Początkujących i mam nadzieję, że tego nie robisz, jest to łapanie rzęs od góry i wyrywanie z paska. Jeszcze jako tako, że tu mamy rzęsy grube, czyli mam te 0,15, one się tak nie poddadzą naszej sile wyrwania z paska, ale jeżeli będziemy miały rzęsy o mocnym pasku silikonowym i rzęsy bardzo delikatne, czyli byśmy pracowały na rzęsach 0,1, to rzęsy będą się wyginać, już te będą traciły to podkręcenie, będą się prostowały, będą po prostu uszkadzane. Super, widzę, że tutaj są osoby, które znają się na rzeczy. Łapiemy w połowie i ciągniemy je do siebie, tak? Dlaczego też ten sposób łapania będzie Wam przydatny? Ponieważ później musimy tą rzęsę przenieść na rzęsy naturalne. I w ten czas, jak mamy prosto rzęsę na pensecie, czyli na naszym ostrzu, jesteśmy w stanie bardzo dobrze kierunkować względem powieki. Czyli jeżeli rzęsa jest prosto nałożona na ostrze, później, jeżeli musimy zrobić to w kąciku, wystarczy tylko ostrze skierować do wewnątrz bądź ostrze do zewnątrz przy zewnętrznych kącikach. Jest to dużym ułatwieniem i na pewno dużym zrozumieniem dla osoby początkującej. Dobrze, ale wiecie co? Głupio mi jest teraz, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, bo robię to pierwszy raz. Bo zanim zaczęłyśmy robić tutaj już rzęsy ściągać z paska, powinniśmy sobie powiedzieć o pensesie i o technice trzymania. Tutaj Was jest dużo i też moje pytanie, w jaki sposób trzymacie te pensety, w jaki sposób jesteście nauczone, jakich błędów nie robić, więc komentujcie, ja jestem ciekawa, jak trzymacie swoje pensety. Ja zacznę od prostej. Pamiętaj, że na początku swojej drogi trzymanie dwóch narzędzi w dwóch dłoniach jest naprawdę nie lada wyzwaniem, ponieważ jak pracować dwiema rękoma naraz? To było jedno z moich najtrudniejszych rzeczy, ponieważ tu musiałam trzymać rzęsę, a tutaj szukać kolejnej. Jezus Maria, jak to robi? Uczyłaś się jakiejś koordynacji przy tym? Nie uczyłam się. A ale przyszło. Ja ćwiczyłam, koordynację. Tak? Mhm. Wiesz co, ze względu na to, że ćwiczyłam taniec brzucha, wiedziałam, jakie są ćwiczenia na koordynację i na przykład kręcenie ósemek w poziomie jednocześnie z kręceniem w pionie, to jest, wiesz, świetne ćwiczenie na koordynację dwóch dłoni, które robią inne rzeczy. Mm-hmm. No widzicie, czasami sobie robię, ale to już tak nawet kursantkom każę przykręcać pionie, żeby się zrelaksowało. Więc pamiętajmy, na początku drogi jest bardzo trudno trzymać pensety w dłoni. I co my robimy? Często zamykamy sobie, tak? Takie są konfiguracje trzymania penset u początkujących osób, że z tego to powinien być osobny live. Najczęściej łapiemy sobie w ten sposób, tak właśnie widzę, jakoś tym palcem sobie zamykacie te pensety i później tutaj trudno je otworzyć. Trudno jest, gdzie jest ten kamerka? Później jest ciężko to robić. I to najczęściej wygląda. Pamiętajcie, że pensetę naszą trzymamy w trzech palcach, tak? Kciuk jest od wewnątrz mnie i dwa palce, czyli wskazujący i środek, i środkowy jest na zewnątrz. Środkowy palec jest takim jakby podpierającym pensetę, ponieważ on tutaj będzie tworzył nam docisk. Pamiętajmy, że pensetę trzymamy właśnie w tym momencie, gdzie mamy uskok, tak? Gdzie jest zgrubienie. Im niżej, tym trudniej będzie nam pensetę po prostu utrzymać w dłoni, bo ona u góry będzie nam latała. Ona powinna być dobrze oparta przede wszystkim o to miejsce, tak? Czyli taki stelaż, że trzyma. Stabilizacja dłoni, nie? I tutaj
trzymamy kciuk od wewnętrznej strony, dwa palce od zewnętrznej, starając się, żeby tak, żeby górny palec nie nachodził w zakrzywionej pęsecie tutaj od góry, ponieważ on będzie nam ograniczał ruchy jej, więc trzymajmy. I ja osobiście palcem środkowym trzymam troszeczkę niżej, niż jest to zagięcie w pęsecie zakrzywionej, tak? Czyli palcem wskazującym trzymamy w miejscu zgięcia, drugim kciukiem z drugiej strony i ten palec jest palcem podtrzymującym moją pęsetę. Mały palec będzie Wam przydatny przy jakby takiej stabilizacji jeszcze bardziej dłoni, bo ponieważ na początku mocno się te ręce nam trzęsą i malutkim paluszkiem możemy sobie opierać, tutaj nie wiem, gdzie to jest, opierać o pal, tak? Widzicie? Tutaj. I w ten czas ta ręka jest bardziej stabilna, jeżeli ją sobie oprzemy i tymi paluszkami będziemy pracowały. Czyli nauczmy się tak już w takim wstępem też do metod objętościowych, żeby nie ruszać ręką dużo, żeby opierać i tylko pracować łapąc tutaj sobie tymi paluszkami. Bo później, jeżeli będziemy pracowały całymi dłońmi, tutaj, że nadgarstek bardzo i cała dłoń będzie zmęczona po dłuższej pracy, to później będzie Wam trudno ustabilizować tak mocno rękę w kolejnym etapie przedłużania i zagęszczania rzęs. Dobra, i pęseta prosta, tak? Pęsetę prostą, już muszę zobaczyć, jak ja trzymam. Pęsetę prostą również trzymam w bardzo podobny sposób, ponieważ idzie kciuk od wewnątrz i dwa palce stabilizujące w zewnętrznej części. Nie zamykamy pęsety palcem wskazującym od góry. Pęsety oczywiście mamy dwie, mamy prostą i zakrzywioną. Pęseta prosta jest to pęseta do separacji rzęs naturalnych. Zakrzywiona jest to do aplikacji, do ściągania rzęs sztucznych z paska i aplikowania na rzęsy naturalne. Teraz proszę mi powiedzieć, co by było, gdybym miała dwie proste? Czy jest to błąd? No widzę tutaj dyskusję. Ktoś tu pisze, Angelika, ja piłam meliskę, jak siadałam do pierwszych modelek po szkoleniu 1-1, bo tak się trzęsą. Właśnie. To jest chyba najczęstszy problem nas stylistek początkujących. Magda, całe szczęście, że trzymam w prawidłowy sposób. Cieszę się, na pewno byłaś na super szkoleniu i te informacje były Tobie przekazane. Jeszcze raz moje pytanie. Co by było, gdybym miała dwie proste? Czy jest to błąd? Powiem Wam taką historię, zanim te pytania, tutaj odpowiedzi wejdą. Ja sama zaczynałam na dwóch prostych pęsetach i tak naprawdę, tutaj wchodzi, że raczej błąd, i tak naprawdę to ja pracowałam na prostych pęsetach i moje pierwsze kursantki były również uczone na dwóch prostych pęsetach, ponieważ było to 7 lat temu. Tutaj widziałam Madzie, że była, ale nie wiem, czy jest. Madzia, jak jesteś, to daj znać, czy my jeszcze miałyśmy szkolenie na prostych pęsetach. Wiem, że jedna z naszych instruktorek, Paulinka Wereśnicka, serdecznie Cię pozdrawiam, miała szkolenie na pewno na prostych pęsetach, bo była to jedna z pierwszych moich kursantek. Kiedyś były tylko proste. Dobrze, dziewczyny. Nie jest to błędem. Możemy pracować na dwóch prostych pęsetach, ponieważ tutaj nie potrzebujemy budowania kępki, nie potrzebujemy łapania więcej rzęs niż jedna. Aczkolwiek chodzi to przede wszystkim o to, żeby łatwo przejść z metody podstawowej do metody objętościowej. Żeby nie było takiej sytuacji, w której pracując prostą pęsetą i ucząc się już jakiegoś tam łapania i kątu łapania rzęsy sztucznej, później przejść jednak do ostrza, co by powodowało nam kolejny przeskok i kolejną trudność w nauczaniu się kępek. Dlatego też w pewnym momencie stwierdziłyśmy, że należy pracować na prostej i na zakrzywionej, żeby już wprowadzać ten nawyk pracy z zakrzywioną pęsetą. Oczywiście jest to układ też anatomiczny dłoni i jest dużo łatwiej pobierać rzęsę sztuczną z paska silikonowego.
Więc nie jest to błędem, ale tak nie robimy. Tak? Są to stare metody, których już staramy się nie wdrażać i nie uczyć naszych młodych stylistek rzęs w swojej pracy. Dobra, te sety już mamy za sobą. Pamiętajcie, że Ewelina przygotowała dla Was mój ulubiony klej w formie prezentu, więc dla najbardziej aktywniejszych osób, oczywiście takich aktywnych dotyczących z naszym tematem, więc możecie tam komentować, udostępniać. Ja tu cały czas notuję tych aktywnych, żeby Ci później ułatwić, wiesz, wybór. Dobrze, dziewczyny, przystępujemy do metod praktycznych, czyli to mam nadzieję, na co czekacie, bo już trochę pogadałam. Potrzebujemy różne skręty A, C, B, to co macie w kuferku. Oczywiście, no wiadomo, nie od razu nie wchodzimy na sklep i kupujemy, wykorzystywać to, co mamy, a przede wszystkim preparaty, które mamy, bo nie wiadomo, kiedy do tej pracy wrócimy, ale ćwiczyć trzeba. Na początek chciałabym, żebyście sobie wyciągnęły rzęsy standardowe, których tak naprawdę nie używamy w ogóle. Mówię, które już na początku live'a powiedziałam, że miały wylądować w moim koszu. Są to rzęsy o skręcie A. I pierwsze takie podstawowe ćwiczenie to ściąganie z paska, to o czym już mówiłyśmy, czyli sobie robimy takie przetasowanie tych rzęs. Ściągamy jedną rzęsę sztuczną w połowie paska, tak, troszeczkę wyżej. Odciągamy w kierunku swoim, moczymy w kleju, wkładając rzęsę w pionie do kleju, robiąc kółeczko i wyciągając. Pamiętajcie, że w metodzie 1:1 długość zamoczenia kleju powinna być około 1/4 długości rzęsy sztucznej. Więc to też jest taka ważna informacja po to, żeby mieć ten styk z rzęsą naturalną dość spory. Troszeczkę inaczej jak w metodach objętościowych. Nie mam A, nigdy nie miałam. Weź B, jeżeli masz. Dlaczego A? Zmienianie skrętów w trakcie tutaj naszego ćwiczenia będzie powodowało to, żebyście miały świadomość ułożenia dłoni. Ponieważ jeżeli będziemy pracowały z rzęsą płaską, czyli z z rzęsą A czy J w metodzie podstawowej, musimy ułożyć równie płasko dłoń. W momencie, gdzie będziemy przeskakiwać na kolejny skręt, będziemy musieli tą dłoń troszeczkę kierować pensetę, górę pensety, trochę, żeby bardziej patrzyła na nas. Tak? Czyli właśnie to jest ta świadomość pracy ze skrętem. Wkładamy sobie w pionie i przyklejamy, tutaj nie wiem, jak wam to mam pokazać, ja przykleję może. I przyklejamy na wprost jedną rzęskę. Tak, żeby ona patrzyła na nas, my na nią prosto. Ale żeby dodać Wam troszeczkę tutaj levelu up i trudności, używamy również drugiej pensety. Czyli opieramy sobie pensetę w ten sposób i pomiędzy ostrzem jednym a drugim wklejamy kolejną rzęsę. Tak, moczymy, przykładamy sobie pensetę i pomiędzy ostrze wklejamy, przytrzymując, tak, możecie policzyć do 5 sekund, puścić i wyciągnąć ten set. Tak? Ktoś tutaj pisze, że moje początki to skręt J. No moje B i C. Czyli ściągamy. I zróbcie to w takiej odległości 0,5 cm. I tak, żeby one ładnie patrzyły wprost, tak? Czyli kierunkujemy jakby prostopadle. Dobrym ćwiczeniem jest również, żeby zrobić sobie taką równą linię od linijki i do tej linii równo je przyklejać z odpowiednim odstępem. Czyli jeżeli sobie zrobimy już odstęp, taki w głowie, musimy pilnować odstępu od tej linii. Czyli już dodatkowo będziemy pracowały nad odstępem, nie tylko nad aplikacją, nie tylko nad kierunkiem, ale i dodatkowo nad odstępem. I naklejamy sobie tak 5 rzęsek na naszą gąbeczkę bądź na płatek kosmetyczny. Jeżeli przykleimy 5 rzęs
w miarę równych odstępach. Tak? Mamy sobie już prosto naklejone na gąbeczkę rzęsy. Kolejnym naszym ćwiczeniem będzie już kierunkowanie do wewnątrz i do zewnątrz. Czyli znowu kolejny rząd powinien być robiony pod kątem do wewnątrz. I teraz są te same ruchy ściągania z paska, tak żeby była równo na ostrzu, ale pamiętamy, że jeżeli będziemy wchodziły wewnętrzny kącik, to ostrze pęsety pokazuje Wam, jak można go ułożyć. Czyli im bardziej będziemy kierunkować do wewnątrz, tym ta rzęsa będzie pod odpowiednim kątem. To ostrze Wam pomaga w nakierunkowaniu rzęsy. Oczywiście, jeżeli ona również równo leży na ostrzu. Czyli jeżeli mamy tutaj wewnętrzny kącik, to sobie będziemy kierunkowały w ten sposób. Jeżeli to będzie zewnętrzny kącik, to tak samo ostrze będzie szło do góry. Oczywiście tutaj mówię o prawym oku, tak? Bo w lewym oku będzie to odbicie lustrzane, czyli w kąciku wewnętrznym ostrze będzie bardziej szło ku górze, w lewym kąciku zewnętrznym ostrze będzie szło ku dołowi. Cześć Alicja, bardzo miło Cię widzieć. Fajny pomysł podtrzymania drugą pęsetą gąbeczki. Cieszę się bardzo, że się podoba. Jest to bardzo fajny, praktyczny tutaj, Boże, praktyczne ćwiczenia dla osób początkujących, po to, żeby nie zostawiać tej pęsety. Najczęściej właśnie jest tak, że bierzemy sobie samą pęsetę i ćwiczymy tylko z gąbeczką. Zapamiętamy o lewej dłoni, która jest niestety, ale tak bardzo ważna w naszej pracy. I później jest trudno nam opanować dwie pęsety. Więc nawet jak uczycie się tworzenia kępek, i to na pewno wiedzą osoby, które są po moich szkoleniach, że ja nigdy nie odkładam pęsety prostej, nie pozwalam na to. Czyli nawet tworząc, bawiąc się z kępkami, trzymamy zawsze tą pęsetę w dłoni po to, żeby się przyzwyczajać i żeby o niej nie zapominać. I też tworząc kępki robimy to w ten sam sposób, żeby była ta pęseta, żeby nie wyjść z tej wprawy, tej pracy z dwiema pęsetami. I jeżeli mamy już na prost, będziemy kierunkowały sobie do wewnątrz. Fajnie jest ten czas zrobić sobie pod delikatnym kątem również kolejną kreseczkę po to, żeby właśnie patrzeć i sprawdzać pod kątem, czy dobrze będziemy naklejały. Czyli jeżeli my siedzimy prosto do gąbeczki, mamy naklejone na wprost rzęsy, to teraz sobie rysujemy taką pod kątem, kącik można powiedzieć wewnętrzny. Ja nie mam tutaj, mam. Coś w tym stylu rysujemy sobie po to, żeby znowu myśleć nad odstępem, ale też i nad kierunkiem, który będziemy nadawały w naszej pracy. Czyli znowu ściągamy sobie rzęsy, maczamy w kleju i odpowiednio kierunkujemy ostrze i znowu bierzemy pęsetę odpowiednio tutaj do i naklejamy pod kątem. I naklejamy znowu tak 5 rzęs. Pod kątem. Jeżeli przykleicie sobie tych 5 rzęs pod kątem do wewnątrz, zróbcie to samo na drugą stronę. Ja, żeby nie tracić czasu, sprawdzę, co tutaj. Myślałam, że te pierwsze, to ja nie wiem, o co tu chodzi. Dobrze, bo może faktycznie nie powiedziałam tutaj Wam o podkręceniu. Skręt J jest to tak naprawdę skręt, którego już nie wykorzystujemy w stylizacji rzęs. Jest to rzęsa bardzo płaska, o bardzo małym skrzywieniu i tak naprawdę wykorzystywana teraz w stylizacji rzęs dawałaby naprawdę bardzo płaski, wręcz taki daszek, bądź ewentualnie linię zacienienia tylko rzęs naturalnych. W metodzie 1:1 raczej jest niestosowany. Najczęstszymi skrętami, takimi już naprawdę fajnymi, modelującymi oko, jest skręt B i C. I to są najczęściej wykorzystywane skręty w naszej stylizacji codziennej. Ten skręt J to tak naprawdę chyba skręty L wyparły już troszeczkę ten skręt J, bo w zasadzie można je podobnie zastosować jak do J, nie?
Tak, tylko że skręt L ma bardziej ten taki skręt wygięty, nóżkę, tak. Wysunięty i on nie powoduje takiego daszku płaskiego na oczach, który tworzy skręt J. Tak naprawdę jesteśmy stylistkami rzęs i musimy modelować to oczko, a nie tutaj jakby robić daszki. Skręt J oczywiście przyda Wam, jeżeli macie owy jeszcze w tych kuferkach, właśnie do ćwiczeń, do przypomnienia sobie, jak płaski jest ten skręt, bardzo płaski. On jest właśnie przydatny do ćwiczeń. Dobrze, zrobiłyśmy sobie do wewnątrz nasze kierunki i robimy sobie do zewnątrz. Również w ten sam sposób, znowu rysujemy sobie drugą połówkę oka i przykładamy tak, żeby było pod idealnym kierunkiem. Jeżeli to zrobimy, będziemy bawić się nad separacją. Czyli wrócimy znowu do naszych pierwszych rzęs, które nakleiłyśmy równo. Tutaj, tak? Będziemy robiły, separowały rzęsy, które nakleiłyśmy na gąbeczce. Czyli, przepraszam Was, nie wiem, jak to zrobić technicznie, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie. W ten sposób, tak? Separujemy i znowu będziemy naklejały kolejną rzęsę z naszej paletki. Tak? I do tego ćwiczenia możecie wziąć kolejny skręt. Czyli może być to skręt C, po to, żeby zobaczyć różnicę w przyklejaniu tej rzęsy, ponieważ przy skręcie już mocniejszym noga będzie dość troszeczkę krótsza niż w skręcie płaskim. I tutaj będzie powodowało to, że my musimy tą rączkę troszeczkę wygiąć ku sobie. Dobra. Bierzemy, ja teraz sobie wezmę C i mamy, moczymy sobie w kleju, robisz separację na gąbeczce i tak samo prostopadle przyklejamy do siebie i do względem reszty rzęs. I znowu ściągamy, tak jak mówiłyśmy, w połowie paska, ściągamy ku sobie, moczymy w pionie rzęsy, robiąc takie trzy kółeczka, powolutku wyciągamy. O, i to też jest ważna informacja, ponieważ jeżeli będziecie wyciągały sobie skropli szybko, to też często się zdarza, bo to jest bardzo łatwy ruch i chcemy szybko po prostu wyciągnąć rzęsę z kleju, to będziecie miały taką kuleczkę. I to niestety będzie powodowało to, że taki przymus później wytarcia gdzieś o gąbeczkę, wytarcie gdzieś o kamień, tak? Więc starajcie się robić to powoli. Ten ruch ma być włożenia, zrobienia kółeczko może być szybko, ale moment wyciągnięcia z kleju ma być bardzo powolny. I tak znowu zrobimy sobie separacja prostą. Kolejnym ćwiczeniem jest separacja znowu pod kątem. Tak? Dlaczego zawsze powtarzam, że gąbka powinna stać w jednym miejscu? Bo często jest tak, że sobie kursantki przekręcają, ale pamiętajmy, że nasza klientka nie ma tak elastycznej głowy jak gąbka, bądź modelka, czy nasza główka treningowa. Tak? Więc tutaj pamiętajcie, że to my musimy sobie radzić. Czyli ułożenie ręki będzie bardziej do wewnątrz, będzie szło takim ruchem troszeczkę podniesienia, tak? Bądź tutaj będziemy ściągać. Też po to mamy hokery, które są obrotowe, które będą nam pomagały zmienić minimalnie kąt i będą nam ułatwiały pracę w aplikacji rzęs sztucznych do rzęsy naturalnej. Wystarczy jeszcze raz złożyć do kleju i wtedy kulka znika. Owszem, to jest tak zwane oddawanie kleju do kropli kleju. Więc jak najbardziej możemy oddać tą kropelkę z powrotem do kleju. Ale to musi być bardzo szybko zrobione. Nie możemy tak, że wyciągniemy kropla kleju, tu separacja i o cholercia, mam klej. To już będzie za długi czas, to już będziemy miały spolimeryzowany klej i tego kleju już nie oddajemy. To musi być moment, kiedy włożyłyśmy, wyciągniemy, a okej, z powrotem. Dobrze? Żebyśmy się zrozumiały dobrze. Okej. Dobra, i jak zrobimy sobie już to ćwiczenie, czyli zrobiłyśmy na wprost, zrobiłyśmy separację do lewej, do prawej strony, będziemy teraz przystępowały do najtrudniejszego ćwiczenia, do ćwiczenia, jakim jest aplikacja. I musimy sobie wziąć inną grubość. Ten czas ja już polecam Wam tutaj troszeczkę rzęsy cieńsze. Będzie Wam troszeczkę łatwiej do aplikacji. I oczywiście możecie sobie tutaj
pracować w ten sposób, że w jednym ćwiczeniu nałożyć rzęsy cieńsze, a nakładać grubsze, w drugim ćwiczeniu nałożyć rzęsy grubsze, a nakładać cieńsze. Ja tutaj sobie przygotowałam na odwrót, więc będę miała pierw rzęsy grubsze, później rzęsy cieńsze. I to samo, będę ściągała sobie rzęskę z pada i naklejała. Znowu potrzebuję prostej pensety, która będzie separowała mi tą rzęsę, czyli znowu separujemy jedną rzęskę, żeby mieć ją pomiędzy jednym a drugim ostrzem, wkładamy klej i będziemy przyklejały rzęsę do rzęsy sztucznej. Czyli w naszym ćwiczeniu będzie to rzęsa tak naprawdę niby naturalna, a my będziemy przyklejać rzęsę do rzęsy. Tak? I to będzie wyglądało w ten sposób. Chcę to Wam pokazać. Widać. Tak? Przyklejamy na jedną sztuczną rzęsę drugą naturalną. I znowu bawimy się. Nakładamy prostopadle, czyli równiutko jedna rzęsa do drugiej. Później nakładamy do wewnątrz i do zewnątrz. I to jest takie ćwiczenie, które ułatwi Wam w pracy przede wszystkim różne aspekty, bo powiedziałyśmy sobie o trzymaniu pensety, o ściąganiu rzęs z paska, o moczeniu rzęsy w kleju, o separacji, która jest tak trudna tak naprawdę, tak? Jak ją operować. I kolejna bardzo trudna rzecz, czyli aplikacja rzęsy naturalnej, rzęsy sztucznej do naturalnej. Mam nadzieję, że to Wam bardzo pomoże w czasach pandemii. Mam nadzieję, że moment, w którym będziemy mogły wrócić do pracy, będziecie miały więcej tej energii i przede wszystkim nie wyjdziecie z wprawy. Bardzo jest mi przykro, jeżeli właśnie widzę, że osoby, które ukończyły szkolenia, nie mogą pracować, nie wiedzą jak. Bardzo dużo mam tych zapytań. Marta, skończyłam szkolenie, nie mogę jak ćwiczyć. Nie mam główki treningowej, a tak naprawdę nie mam pieniędzy, żeby ją zakupić. Wystarczy gąbeczka, mój tak naprawdę płatek, rzęsy, które już zakupiłaś sobie po szkoleniu, klej, który już zakupiłaś sobie po szkoleniu, pensety. Są to rzeczy, które już mamy, które możemy wykorzystywać. Preparaty, klej, no już mogło być taka sytuacja, że już go otworzyłaś. I to naprawdę tutaj data ważności nie ma znaczenia, tylko chodzi o lepkość tego kleju, po to, żeby się ta rzęsa nam złączyła, żeby ćwiczyć naprawdę i ćwiczyć. Teraz Ewelka, jakieś pytania tam dziewczyny były, bo ja już się zagubiłam. Tak, spokojnie, ja to kontroluję, także, że były pytania. Dziewczyny tutaj troszeczkę podpytują o skręt L i skręt M, o którym tutaj troszeczkę wspomniałyśmy. Myślę, że modelowanie oka nie będziemy tutaj omawiać, bo ten live dotyczy zupełnie czegoś innego, więc nie będziemy troszkę schodzić z tematu. Natomiast bardziej tu jest też kwestia tego, jak przy 1:1 można wykorzystać też te skręty. Może troszeczkę byś o tym, Martuś, opowiedziała i może jak też ćwiczyć na tych skrętach w domu, ponieważ wiele osób boi się po nie sięgnąć bez na klientce od razu, a myślę, że zarówno na gąbeczkach, jak i na główce treningowej można wcześniej poćwiczyć na nich w domu. Na skręcie M bądź skręcie L, przede wszystkim jak wiemy, bądź jeżeli nie wiemy jeszcze, to już Wam powiem, mamy tam podstawę. Ta podstawa jest zwykle bardzo płaska, czyli mamy kąt zazwyczaj tutaj 90 stopni, no bo ewentualnie, jeżeli to jest L-ka bardziej spłaszczona, no to wtedy będzie troszeczkę większy ten kąt, ale tam naklejamy jest bardzo łatwo, no bo ta nasada jest bardzo prosta, więc ją musimy tą całą nóżkę zamoczyć w kleju i zaaplikować. Jeżeli mam podpowiedzi, to nie używałabym tych skrętów do metod 1:1. One świetnie wyglądają w metodach objętościowych, wtedy kiedy możemy naprawdę nadać tej aplikacji puszystości, kiedy możemy wymodelować to oko. Pamiętajcie, że metoda 1:1 nie słynie za bardzo z modelowania i z zakrywania niedoskonałości naszej powieki. Ona jest bardziej podkreślająca naszą urodę. Ja to zawsze powtarzam, że to jest wstępem do prawdziwej stylizacji rzęs moich klientek. Jest to tak naprawdę taki fundament, który musimy znać.
czy rzęsy, musimy się zastanowić, czy rzęsy o skręcie L i skręcie M są wykorzystywane w metodzie 1:1. Ja osobiście ich bym nie użyła, niestety no, to jest już bardziej chyba moje takie poczucie estetyki, że te rzęsy niedobrze wyglądają, ponieważ w momencie, gdzie one odrastają, tam nie ma gdzie kępka zasłonić tej nogi i to już po prostu wychodzą takie troszeczkę brzydkie patyki. Oczywiście to ma zaznaczenie, jaki ma skręt nasza rzęsa w skręcie M czy w skręcie L. Bardziej bym się tutaj skłoniła do metod objętościowych, do pracy w ten czas. Jeżeli chcecie, to naprawdę możecie poprosić Ewelinę o takiego live'a, też można stworzyć typowo skręty L, skręty M, do czego, kiedy. Bardzo fajny temat, bardzo fajny temat, zwłaszcza, że też ciągle też pytamy, słuchajcie, o to, jakie chcecie tematy jeszcze wykorzystać podczas okresu kwarantanny, także myślę, że taki temat byłby świetny. Jeżeli macie, dziewczyny, jeszcze pomysł na inne tematy, to piszcie w komentarzach, ponieważ znamy tematy już tego tygodnia, które jeszcze będą, ale ja o tym później, na razie jeszcze widzę, że Marta jeszcze ma tutaj pansetki i jeszcze Wam coś fajnego chcę przekazać. Tak, bo jest bardzo fajne pytanie od Alicji, czy próbowałam separować rzęsy zakrzywioną? Ja używam prostej, ale czasem przy baby ciężko odseparować rzęsy. Nie, nigdy nie pracowałam na zakrzywionej pansecie w momencie, gdzie musiałam to separować rzęsy naturalne. Zawsze pracowałam rzęsą i to jest kwestia tego, w jaki sposób ją będziemy aplikować. I to też super, to jest pytanie, bo najzwyczajniej osoby początkujące mają również problem z utrzymaniem tej pensety. I najczęściej jest to tak, że my opieramy mocno sobie ostrze i pensetę o powiekę, zasłaniamy sobie resztę rzęs, to jest jedna rzecz, a dwa, bardzo daleko odseparowujemy i mamy problem właśnie w ten czas odseparowania bardzo krótkich rzęs, bo odseparujemy sobie długie, a nam spod spodu z innych rzędów wyskakują rzęsy krótkie. I co w ten czas musimy zrobić? Pamiętajcie, cofnąć bardziej pensetę do siebie, napiąć tą powiekę, ale druga rzecz, bardziej postawić pensetę w pionie. Im bliżej ostrze będzie powieki, tym więcej rzęs jesteśmy w stanie złapać, tak? Czyli nie kładziemy pensety bardzo płasko, tylko ją wtedy musicie cofnąć do siebie i w ten czas w pionie separować rzęsy. Naprawdę, tą techniką jesteśmy w stanie odseparować najkrótszą rzęsę baby lashes. I wiem, że dla osób właśnie, które mają problemy z separacją, rzęsy zakrzywione są troszeczkę łatwiejsze, bo to są właśnie dla osób, które trzymają bardzo płasko pensetę. I w ten czas, jak sobie mocno opierasz o powiekę, to ta rzęsa, może rzęsa, ta penseta zakrzywiona jest zakrzywieniem i jest bliżej powieki. I w ten czas jest dla ciebie dużo łatwiej. Spróbuj sobie z pensetą prosto i po prostu trzymaj ją bliżej. Oczywiście nie jest to żaden błąd, że pracujesz na pensecie zakrzywionej, ona jest po prostu ułatwieniem w twojej pracy. Tak ci jest dużo łatwiej. Ja pracuję zawsze na prostej pensecie, nie umiałabym zakrzywioną pensetą pracować. Wręcz jakiś czas temu nawet próbowałam to separować, ponieważ moja kursantka na pierwszym stopniu objętości przyszła z taką pensetą i dla mnie to było naprawdę zadziwiające, jak ona może tak pracować, ale oczywiście, jeżeli tobie tak jest wygodniej, nie jest to błędem, pracuj tak, żeby ta praca była efektywna. Jeszcze tak a propos historii mi się przypomniało, tych dwóch prostych pęsek, na których kiedyś pracowałyśmy w metodzie 1:1. Pamiętacie taką pęsetę, której z was może pamięta, pęsetę zwaną pęsetą X? Cześć Martynka, jutro się widzimy. No właśnie kiedyś nawet robiliśmy filmik takich memory rzeczy Macintica, które kiedyś były trendem, a teraz absolutnie już można się tylko z tego pośmiać. I właśnie na tym filmiku była też penseta X. Można go jeszcze tam poszukać na Instagramie u nas czy na Facebooku, bo to jest filmik przed dwóch chyba miesięcy jakoś tak. Dokładnie. I ta penseta X, pozdrawiam naszą Basię, to jest nasza też historia magnetykowa, ponieważ jak się spotkałyśmy na pierwszym zjeździe instruktorskim, Basia miała taką dziwną pensetę, ją pierwszy raz widziałam na oczach i mówię, Boże, co to jest? I ją pracowało się na odwrót, czyli jeżeli my zaciskamy pensetę i ona się nam zamyka, w
pamiętacie, X było całkowicie na odwrót. Wyobraźcie sobie w ogóle w głowie, że wy musiałyście ją nacisnąć, żeby ona się otworzyła, ją puścić, żeby się zamknęła. Więc to było naprawdę bardzo... Ona była tak skrzyżowana, że po prostu nacisk na uchwyt powodował, że ostrze się zamykało, a później otwierało, także no po prostu przekosmos. Ona jest bardzo podobna teraz do takich zaciskarek, co są do paznokci, żeby zrobić tunele, więc można sobie ją troszeczkę tak skojarzyć. Dobrze, tu jeszcze mam bardzo fajne pytanie, jak mam pracować z odstępem. Magdo, już mówiłam o ten temat, że jeżeli narysujemy sobie prostą linię, możesz sobie wyobrazić swój odstęp, czyli jakby zacisnąć pensetę, przyłożyć do tej linii, którą sobie tutaj narysowałyśmy, tak? I to będzie około pół milimetra twojego odstępu. I teraz pracować z tym odstępem od tej linii równo. Czyli musisz przyklejać rzęsę, nie tylko prostopadle do tej linii, ale i z odstępem, tak? Żeby każda była równo, pod różnym kątem. I tak samo, jeżeli będziesz kierunkowała sobie wewnętrzny kącik, to również zrobić idealny, równy proces odstępu. I myślę, że to tobie bardzo dużo ułatwi tą pracę z odstępem. Tutaj widzę, że są komentarze, że prace na nitce. Nie praktykowałam tego, nie jestem w stanie wam pomóc z pracy z nitką, w jaki sposób ma to miałoby to wyglądać, ale tak samo później, jeżeli będziecie miały te rzęsy naklejone w odpowiednich tutaj kierunkach i również naklejając rzęsę na rzęsę, możecie sobie zrobić podobny odstęp w każdej aplikacji rzęsy sztucznej, w tym przypadku na sztuczną. Dziewczyny, powolutku dobiegamy już do końca naszego spotkania dzisiejszego. Widzę, że już mniej pytań jest, kilka jest pytań o produkty magnetikowe, więc za chwileczkę ja wam na te pytania odpowiem. Natomiast chciałam bardzo podziękować Marcie Suwińskiej za tak świetne przygotowanie ćwiczeń i świetne porady, które pomogą osobom początkującym, jak i również tym osobom, które już ćwiczą, już robią rzęsy z innych metod i mogą też te ćwiczenia wykorzystać do praktykowania nawet metod objętościowych. Mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za live'a. Dziękuję za wyrozumiałość, za pomoc w tym czasie, bo był to naprawdę mój pierwszy live. Mam nadzieję, że każdy kolejny będzie dużo lepszy. Mam nadzieję, że już na kolejnego nie zaśpię, bo to jest naprawdę hit mojego dzisiejszego dnia. Jeżeli będą jakieś pytania, jeżeli macie problemy, jeżeli chodzi o początek waszej pracy, jeżeli macie problemy, jeśli macie jakieś pytania, po live może coś się urodzi, serdecznie was zapraszam na moje profile albo na Instagram martasuwińska.szkolenia bądź na profil instruktorski martasuwińska.szkolenia bez kropki. Zaraz wam to podlinkuję w komentarzu, żeby to było i serdecznie was zapraszam. Bardzo dziękuję za to wsparcie i do zobaczenia, mam nadzieję, na jakimś innym kolejnym live'ie. Dziękuję ci bardzo, Martuś, i żegnam się z tobą. Ja jeszcze chwileczkę tylko zostaję. Moje drogie dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Śledziłam, monitorowałam dzisiejsze komentarze. Widzę, że ten live okazał się bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Cieszę się jeszcze raz, że Marta przekazała tyle świetnych informacji. Już wiem, do kogo kierujemy nagrodę. Nagrodę wahałam się pomiędzy trzema osobami, ale faktycznie bardzo dużo ciekawych pytań wpadło mi od pani Alicji Orzuk. Także pani Alicjo, bardzo prosimy o kontakt na PRIF, żeby odebrać nagrodę, czyli klej Kalinka, który jest ulubionym klejem Marty Suwińskiej. Natomiast ja zapraszam wszystkich jutro. Jutro zapraszam wszystkich na live'a o godzinie 10:30. Tym razem live będzie ze mną. Natomiast już wam mówię, co będzie. Bardzo, bardzo dokładnie omówimy sobie coś, co każda stylistka powinna wiedzieć, czyli dbanie o skórę stylistki rzęs. Będziemy rozmawiać o tym, z jakimi problemami spotyka się nasza skóra, nasza cera, jak je rozwiązywać, jak ją pielęgnować i jak ją również zabezpieczać. Zdradzę wam kilka też tajników koreańskiej pielęgnacji skóry, masażu, który stosuję już od kilku lat i które uważam, że jest po prostu czymś świetnym. Mam nadzieję, że będziecie mogły sobie to wykorzystać właśnie po to, żeby się w końcu też troszeczkę zrelaksować, bo przeważnie stylistki rzęs
Zawsze doskonale dbają o swoje klientki, zawsze pięknie wyglądają, ale jednak bardzo mało czasu mają na to, żeby troszeczkę pozwolić sobie też na swoje pielęgnacyjne rzeczy. Także jutro dokładnie pielęgnacja twarzy, pielęgnacja skóry, 10:30 spotykamy się tutaj właśnie na Facebooku. Pokażę Wam fajne produkty, pokażę Wam fajne rady. A już pojutrze live z Mileną Gronczewską, na którego również bardzo, bardzo zapraszam. Będzie ciekawie i będzie dość marketingowo, także myślę, że Wam się spodoba. I mam mega niespodziankę na sobotę. Mam mega niespodziankę na sobotę na godzinę 10:30. Niebawem się tutaj też pojawi plan live'ów, ale będzie to live bardzo wyjątkowy i również przydatny dla każdej stylistki. Będziemy z ekspertką jogi wykonywać ćwiczenia na kręgosłup właśnie pod branżę stylizacji rzęs. Także bądźcie w sobotę, bądźcie w luźnych ubrankach i koniecznie przygotujcie, bo to jest aktualnie świetny czas, żeby o siebie zadbać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i pozdrawiam.